dobry, dzień dobry. O, niestety właśnie zabiorę, bo jadę tam. Przykro mi bardzo. Cześć. No hej. Jestem przed Skodą Polbis Auto w Olsztynie. Co tutaj robię? No tak, wpadłem sobie na kawę i przy okazji postanowiłem wziąć jeden fajny model Skody do testów. Testów takich może niuansów technologicznych, sprawdzenia, jak tym się jeździ. O czym ja w ogóle mówię, o jakim aucie, o tym zaraz zobaczycie w następnej scenie. A ja tymczasem udaję się do środka, bo jak widzicie, pogoda nie dopisała. Jak zwykle, dziękuję Ci bardzo za pogodę. Tam z góry, kto tam rządzisz. Tyle, lecimy. Chodźcie. Pojedziemy go umyć. Zapewne wielu z Was zapyta, co ja robię w Skodzie. O, niestety właśnie zabiorę, bo jadę tam. Przykro mi bardzo. Tak więc, co ja robię w Skodzie? W Skodzie, która jest taką Skodą, że Volkswagen się tego już nie powstydzi. Dlaczego tak mówię? Bo Superb 2020 wykonany jest i wygląda i w środku, i na zewnątrz według mnie bardzo dobrze. To już nie jest ta Skoda Superb, która była kopią Passata czy też wersją przedłużoną Passata. To już jest zupełnie inna liga, ale o tym pogadamy później, kiedy dojedziemy na mainie. Tam szybko go opłuczemy, żeby do zdjęć, które będziemy tu robić, nagrań filmów, jakkolwiek ten samochód wygląda, bo wczoraj jak widzieliście, aura nie dopisała i czyste auto zmieniło się po prostu w syf. Tak więc lecimy sobie spokojnie, opłuczemy go i coś ciekawego nagramy. A co to będzie? Na pewno poruszę temat, o może inaczej, z pewną osobą, która też prowadzi kanał na YouTube. Mam kanał związany z nowinkami technologicznymi. Poruszę temat wirtualnych zegarów. W naszym Superbie do dyspozycji mamy 2-litrowy silnik TSI o mocy 190 koni z napędem naprzód i 7-biegową skrzynią automatyczną DSG. Powiem szczerze, że do dynamicznego poruszania się na trasach i wyprzedzania całkowicie tam od wystarcza, nie jest to może demon prędkości. Te 190 koni całkowicie będzie dla nas wystarczające do poruszania się codziennego, a tak jak mówię, dynamika auta i spalanie, które ten samochód ma, bo jak na tą moc i na silnik benzynowy. Do tej pory tyle, ile zrobiłem kilometrów, poruszałem się głównie po mieście, trochę trasy. No to jestem pod wrażeniem, że nie jest bardzo mocno paliwożerny. Dobry, dzień dobry. O, co masz tutaj za sprzęt? A coś mi się do głowy przykleiło. A zobaczcie. Takie małe wozidło. Chyba trochę tak. A to co? A ja przy okazji, jak Paweł nagrywa swoją relację, która będzie dostępna też u niego na kanale, o tam gdzieś
tu gdzieś, tam gdzieś rzucę, to zajechałem w takie miejsce pewne, zobaczyć innego Superba. Ten sam rok produkcji, wszystko to samo, ale z klasycznymi zegarami. Czyli mamy to, co w Skodzie jest od zawsze. Normalne analogowe wskaźniki i komputer ten, wyświetlacz wewnątrz między nimi, na którym też znajdziemy kompletne potrzebniejsze informacji, tych, które są dla kierowcy najważniejsze i co według mnie jest najistotniejsze, nie rozpraszające uwagi od drogi, tylko dostajemy to, co najważniejsze, a cała reszta, jak to w najnowszej Skodzie, bardzo podobnie, tylko nie mamy tutaj dekorów piano black, a takie powiedzmy imitacje szczotkowanego aluminium. Skody są robione te nowe już jak nie Skody. Poza tym te fotele fajne są bardzo. Ten materiał taki narzucający klimat sportu. Wiem, że tu mamy 2.0 TDI 150 koni, więc sportu nie uraczymy, ale możemy się poczuć troszkę jak w samochodzie szybszym. Prawda? Wszystko jest, prawda, elektroniczne, ale ta ikona to było po prostu jedno i to samo. Co tam? Tak. Tej klasycznej. Tak. Bo to jest przeniesienie, prawda, grafiki tej samej. No powiem szczerze tak, jak siadasz w tym samochodzie z tymi zegarami, to jakbyś był w XXI wieku, jak ty powiedziałeś, nie? No. A jak siadasz tamtego z tymi normalnymi zegarami, pomimo, że to jest całkowicie normalny zegar, nie ma nim nic starego, przestarzałego, czy jakiś niemodnego, nie czujesz, że siedzisz w nowoczesnym samochodzie przez tamto, nie? Znaczy, a generalnie tu... tak, ale jak patrzysz na zegary, to się zaczynasz rozglądać. Tak, tak. I mówisz, kurde. Kurde. To jest na pewno ten samochód? To jest tam ten samochód. To chyba nie jest żadna jakaś tam wada kosmiczna. Nie robi to wcale minusa jakiegoś ogromnego dla tej Skody. Jak ktoś nie potrzebuje, to... Można zawsze to nie będzie zrobić wie... albo ten tryb, albo sobie kupić po prostu bez tego wirtuala. Dojechaliśmy do miejsca, w którym już robimy parę rzutów na samochód. Paweł już tu działa. Ja biegam tylko i wyłącznie z kamerą na głowie. Ja tu mogę spokojnie się zmieścić. Myślę, że bez problemu. Sprawdzimy, co jest pod spodem. Mamy koło. O, proszę, to jest dopiero reporterska robota. To jest z bagażnika. Budki trzeba wyczepać zawsze. Budki wyczepać. Myślicie, że możemy to zamknąć? Chcesz zostać zamknięty, ale nie wiem, czy wyjdziesz. Bardzo duże miejsce, proszę bardzo. Śmiało. Auto jest sześciosobowe. Tak? Mówisz? Tak. I cielaczka z tyłu bym położył. Cześć. No hej. No to uciekamy ze sprzętem Michała. Generalnie go zamknęło. Dobra, to co, jedziemy, nie?